Tarcze, zaciski, klocki i pompy hamulcowe to cztery główne elementy każdego układu hamulcowego. Jednak pozbawione płynu hamulcowego podstawy działania całego systemu mogą stać się bezużyteczne. Płyn hamulcowy przenosi siłę wywieraną przez kierowcę na pedał hamulca do układu hamulcowego. Zasada działania obwodu hydraulicznego opiera się na fakcie, że płyny są nieściśliwe. Mimo iż nieściśliwość to podstawowa cecha płynu hamulcowego, nie jest ona jedyną, którą płyn powinien się charakteryzować. Innymi właściwościami, o których warto wspomnieć, to temperatura wrzenia i niska lepkość w niskich temperaturach. Cechy te są na tyle ważne, że stanowią podstawę do rozróżniania rodzajów płynów hamulcowych. W większości współczesnych samochodów wykorzystywane są płyny hamulcowe na bazie glikolu oznaczone skrótem DOT Department of Transportation. Najczęściej stosowane płyny są oznaczone skrótem DOT 3, DOT 4, DOT 5 i 1, z których każdy określa minimalne standardy dotyczące przede wszystkim temperatury wrzenia i lepkości. Natomiast w niektórych samochodach z centralnym układem hydraulicznym odpowiadającym za układ hamulcowy i sprzęgło używa się płynu hamulcowego na bazie mineralnej o nazwie LHM. Płyny DOT i LHM nigdy nie powinny być mieszane ze sobą. Układ hamulcowy, a zatem i płyn hamulcowy dostosowany jest do pracy w różnych zakresach temperatur. W bardzo trudnych warunkach, takich jak zjazd z przełęczy górskiej, temperatura płynu może osiągnąć nawet 200 stopni Celsjusza. Także w zużytym układzie hamulcowym, w którym grubość tarczy jest bliska grubości minimalnej, płyn hamulcowy może łatwo osiągnąć bardzo wysokie temperatury. Jeśli temperatura robocza przekroczy temperaturę wrzenia płynu, wytworzą się pęcherzyki pary, co prowadzi do wydłużenia drogi hamowania. Mimo naciskania na pedał hamulca, w rzeczywistości ma się wrażenie, że samochód nie hamuje. Zjawisko to nazywane jest vapor lock korek parowy. Płyny hamulcowe mają formułę odporną na wysokie temperatury, które powstają w układzie hamulcowym. Niemniej jednak warto pamiętać, że z powodu higroskopijności płyn hamulcowy z biegiem czasu zużywa się, wchłaniając wilgoć z zewnątrz ze względu na porowatość rur, a tym samym traci część pierwotnie posiadanych cech. Jeżeli na opakowaniu wskazano, że temperatura wrzenia nowego płynu wynosi 230 stopni Celsjusza, to po dwóch latach użytkowania nie będzie już ona taka sama. W ekstremalnych warunkach w zużytym płynie wytworzą się pęcherzyki przed osiągnięciem pierwotnej temperatury wrzenia przedstawionej na opakowaniu. Jeśli wziąć pod uwagę stosunek między wilgocią wchłoniętą przez płyn hamulcowy a temperaturą, można zauważyć, że pogorszenie właściwości płynu hamulcowego jest natychmiastowe, nawet w przypadku małej zawartości wody. Grafika przedstawia rozkład różnych płynów hamulcowych w zależności od wchłoniętej wilgoci. Biorąc pod uwagę naturalne wchłanianie wilgoci, z upływem czasu staje się oczywiste to, jak ważne jest sprawdzanie płynu hamulcowego i wymienianie go wtedy, kiedy to konieczne. Obok temperatury wrzenia, również lepkość jest ważnym wymogiem dla prawidłowej pracy układu hamulcowego, zwłaszcza w nowoczesnych pojazdach z układami zapobiegającymi blokowaniu kół ABS oraz elektronicznymi układami kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy ESP. W takich urządzeniach strumień płynu przepływa przez mechanizmy kontrolne, zwykle zawory o bardzo małych średnicach i istotne jest, aby płyn posiadał odpowiednią lepkość właśnie dlatego, żeby umożliwić precyzyjne i bezpośrednie przekazywanie siły hamowania. Wydajny płyn hamulcowy musi zapewnić prawidłowe działanie nawet w bardzo niskich temperaturach, co oznacza, że parametr lepkości jest istotny, aby nie występowały opóźnienia w reakcji. Wybór dobrego płynu hamulcowego zależy również od innych ważnych elementów, takich jak ochrona układu hamulcowego przed korozją, wydajność smarowania, kompatybilność z elastomerami oraz zachowanie optymalnej stabilności termicznej. Sprawdzaj płyn hamulcowy zgodnie z harmonogramem zalecanym przez producenta i wymieniaj go, gdy jest to konieczne. Bezpieczeństwo Twojego samochodu zależy również od konserwacji układu hamulcowego.